W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić kompot. Dzisiaj robimy kompot. Tutaj w misce mam około kilograma owoców. Głównie mam truskawki świeże i mrożone, jabłka i rabarbar. Wszystkie owoce przykładam do garnka. Zalewamy wodą. I stawiamy na gaz. Nasz kompot zaczyna się gotować. Teraz dodajemy cukier wedle uznania. Gotujemy jeszcze 10-15 minut od momentu zagotowania. Nasz kompot jest już gotowy i wszystko z nim w porządku, oprócz tego, że jest strasznie gorący, a my chcemy się go szybko napić. Co ja zawsze robię? Zatykamy zlew, nalewamy zimną wodę i wstawiamy garnek do zlewu, żeby się ochłodził. Garnek w zlewie pozostawiamy na około 10-15 minut. Później możemy wylać wodę i nalać ją ponownie. Kompot jest już gotowy, a w całej kuchni słodko pachnie truskawkami.